Pełne kolorów. Witajcie na Magic Malbork 2017.
tyś szedł, aż słońce zaszło, no i nastał zmierzch. I nagle ujrzał migające światła i słyszał, że muzyka też tam gra. Miasta blask, miasta blask, jeżeli atmosfera była w smak, szybko poznał kolejny. Największa magia jest w rytmach ulicy i największą magią tak naprawdę jest to, że po tym wszystkim, co stało się wczoraj, mam na myśli warunki pogodowe i to, jak nas przećwiczyła pogoda. Dzisiaj udało się odpalić sprzęt i no, udaje się realizować program. Co prawda wciąż ta aura jest troszkę niepewna, ale mamy nadzieję, że tym razem, w sensie dzisiaj, już nam odpuści. I ci najmłodsi, i ci najstarsi znajdą tutaj coś dla siebie. Ja powiem szczerze, że mnie szczególnie wzruszyła pani w wieku, no na oko, tak 70 lat, która przechadzała się tutaj ulicami Malborka wraz ze swoją kilkuletnią wnuczką, cała umazana w proszkach Holi. Wszyscy tą panią zaczepiali i mówili, jak pięknie wygląda. Ona się też bardzo z tego cieszyła. Na jednym z ziomów pan piłkarz i okazało się, że to był ktoś. Ogólnie to jest bardzo fajne wydarzenie, że coś się w ogóle dzieje. Ja tam dobrze się bawię, jest okazja. Muzyka bardzo fajna. Czuć tą magię w powietrzu? Czuć, jak najbardziej. Jak wam się podoba tegoroczna edycja Magic Malbork? Nie byłyśmy na jeszcze żadnej, także... No to taka opinia jest bardzo cenna właśnie, takie pierwsze wrażenie. No, chyba nieźle. Ale czuć trochę tej magii, czy jednak nie czujecie? Czuć. Tak, czujemy. Jest okej? Okay. Czuć magię? Jest! Właśnie ta muzyka jest dobra. Na pewno jest potrzebne dla nas, Malborczyków, takie wydarzenie. Dlaczego? Żeby się bawić. Musimy się bawić. Jak się podoba? Super! Co najbardziej?
No ten zespół. A miała pani okazję pochodzić sobie w trakcie imprezy już na jakichś innych atrakcjach? Nie zdążyłam. A skąd pani jest? Z Torkmicka. O proszę, no jak, czuć magię w Malborku? Super. Jakby miała pani polecić jednym zdaniem, znajomym tą imprezę z Torkmicka, to co im pani powie, jak wróci? Odlotowo. Tegoroczna edycja Magic Malbork, ratownicy medyczni. Czy jest spokojnie? Bardzo spokojnie. Jak na tak dużą imprezę mieli państwo dużo pracy? Jesteśmy od 7:30, nie było żadnej interwencji, także jest spokojnie. Z brzegu opolskiego. Proszę bardzo, jakie piękne zakątki. Proszę powiedzieć, te pierwsze wrażenia, jak pani tu weszła, co pani pierwsze sobie pomyślała? No, że fajna impreza jest. Czuć tej magii trochę w powietrzu. Tak, tak, tak. Magic Malbork jest tego typu imprezą, że tutaj się pojawia bardzo wiele różnych aspektów i jakbyśmy porównywali wszystkie te Magic Malbork z wielu lat, to każde jest inne i pewnie to jest siła tej imprezy. Poprzeczka rośnie, a także oczekiwania, bo trzeba już po cichu też o tym mówić. 9. edycja, a to oznacza, że wielkimi krokami zbliżamy się do jubileuszu. Patrząc po tym, co się dzieje, apetyty na pewno rosną, więc na pewno coś specjalnego będzie czekało na wszystkich tych, którzy do Malborka przyjadą, no i także na tych, którzy na co dzień tutaj żyją. No na pewno, no, za rok mamy jubileuszowe, natomiast też trzeba pamiętać, że wiele osób, które już było na Magic Malbork, pojawiają się po raz kolejny i też oczekują nowych rzeczy, nowych wydarzeń, więc pewnie ta impreza, tak jak mówię, będzie się zmieniała, natomiast ona ma taki charakter, że te zmiany dosyć łatwo wprowadzać, bo ona nie ma jakiejś określonych granic, które ta impreza powinna rozgrywać. Także myślę, że za rok również uda nam się tutaj rozszerzyć o tyle, że wszyscy, którzy przyjadą do Malborka, będą zaciekawieni i zaskoczeni tym, co się w ramach Magic Malbork pojawiło. Podoba ci się? No, tak. A jakaś atrakcja najbardziej? Coś widziałeś, co ci się najbardziej podobało? Co? Malowanie. Malowanie. A jeszcze pewnie czekasz na fajerwerki. Tak. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, żeby ta impreza się odbywała. Bardzo dziękuję Wydziałowi Turystyki, Promocji Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Malborka, całej ekipie, która naprawdę świetnie przyłożyła się do tej imprezy. Bardzo dziękuję wolontariuszom z Grupy Zainteresowań Alternatywnych, którzy no, tutaj w czasie całego programu nam bardzo, bardzo pomagają. Bardzo dziękuję Młodzieżowej Radzie Miasta Malborka, która zajęła się obsługą właśnie wyrzutów proszków Holi. Bardzo dziękuję akustykom z firmy Forte Acoustic i to nie jest absolutnie żadna reklama. Proszę mi wierzyć, że ci panowie stają wręcz na głowach, żeby wszystko wyszło i żeby obsłużyć wszystkie te punkty. No i na końcu oczywiście bardzo dziękuję pracownikom Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, bo proszę mi wierzyć, że ci ludzie własnymi ciałami wczoraj bronili sprzętu, dobytku, namiotów i artystów przed uszkodzeniami, sami nie szczędząc swojego zdrowia, uszkodzeniami, które mogłyby wyniknąć z tej okropnej nawałnicy, która się trafiła. Dziękuję bardzo pracownikom Centrum Kultury za ich naprawdę oddanie i potężny wkład w pracy w tę imprezę. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy tworzą tę imprezę, dla Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji, dla Wydziału Promocji, który
przed którym stoimy. Dla wszystkich również sponsorów, przed chwilą zakończyło się spotkanie właśnie ze sponsorami, z osobami, które wspomogły tą imprezę, także to jest bardzo rozbudowana impreza i wielu ludzi pracuje na to, żeby była tak wspaniała, jak jest.